Cześć, tu Ernest. W ciągu dwóch ostatnich dni na światło dzienne wyszło kilka nowinek na temat World Cupa, z wielu szafek poznikały skiny, a do tego odbył się koncert w trybie imprezy. I już mówię, o co chodzi. Zacznijmy od znikających skinów. Ten tydzień był bardzo ciekawy, jeśli chodzi o sprawę Epic Games przeciwko lewym fałdolcom. Lewe fałdolce to takie, które zostały zdobyte na nielegalne sposoby. Jednym z nich jest na przykład cofanie wykonanej transakcji pieniężnej dla Epic Games za fałdolce. Robiąc to, fałdolce zostają na koncie, a prawdziwe pieniądze wracają na konto oszusta. Innym powodem były kradzione karty płatnicze, których posiadacze najzwyczajniej cofali niechciane transakcje. Słyszałem też coś o fałszywych kartach kredytowych. To są tylko niektóre z tych powodów. Ich jest na pewno więcej. Epic Games jest gotowe na takie przekręty. Sprawnie odnajdują spreciarzy, a następnie cofają wszystko, co było powiązane z tymi fałdolcami. Czyli oczywiście cofają same fałdolce, ale też i podarunki kupione za lewe fałdolce. Swoją drogą to z tego powodu twórca konceptu skinów pudełkowych stracił z szafki swojego własnego skina, którego sam narysował. Otrzymał tego skina w prezencie, a osoba, która mu to wysłała, straciła te fałdolce. A tutaj ten gracz stracił Dynamo. Ten to ma szczęście. Epic Games jakiś czas temu cofnęło też dużą część ikoników, które zostały zdobyte w lewy sposób. Ten temat ma już dobrych kilka miesięcy. Przedwczoraj jednak stało się coś bardzo nietypowego. W jakiś sposób grupa pewnych osób zdobyła dostęp do panelu admina jednego z pracowników Epic Games. Z poziomu tego panelu mogli przypisać dowolnemu kontu dowolną grę z Epic Games Store, wersję Fortnite i właśnie skiny i fałdolce. W internecie pojawiło się kilka sklepów, które zaczęły sprzedawać m.in. pakiet Galaxy. Jak się pewnie już domyślacie, to nie mogło się dobrze skończyć. Pakiety Galaxy zdobyte w ten sposób zostaną cofnięte, a konta prawdopodobnie niektóre zbanowane. Niekoniecznie na zawsze. Nie chcę wiedzieć, co czeka osoby, które to sprzedawały. Przypuszczam, że ofiarą tej fali cofania skinów padło też kilka niewinnych osób. Więc jeśli ty coś straciłeś w fałdolce lub jakiegoś skina i jesteś pewien, że zdobyłeś go w legalny sposób, to napisz do Epic Games. Poza tym wiele graczy otrzymało od Epic Games rekompensatę w postaci 1000 fałdolców. Z tego co wiem, to ta rekompensata jest przyznawana graczom, którzy nie mogli zainstalować ostatniej aktualizacji z Google Play Store na Androidzie. Ta sprawa jest jednak dla mnie trochę niejasna, ponieważ wiele osób, które nie grają na Androidzie, otrzymały te fałdolce. Jeśli ty dostałeś te fałdolce, to po prostu się ciesz. I tyle. W temacie eventów turniejowych to Fortnite dało znać, co i jak z turniejami w tym roku. A więc w tym roku World Cupa nie będzie. Niestety, w te wakacje będzie zła pogoda. Nie no, na pewno wiecie, co jest prawdziwym powodem. Chciałem tylko trochę rozchmurzyć tą sytuację. Nic dziwnego, że Epic Games nie organizuje World Cupa w tym roku. Sytuacja jest bardzo poważna i nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie można wrócić do prowadzenia eventów fizycznych. Ale miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy na tyle, że nic nas nie będzie powstrzymywało przed takimi wydarzeniami. W międzyczasie Fortnite wypełni tą lukę turniejami online. Co każdy sezon do końca tego roku będą turnieje FNCS oraz każdy miesiąc będzie pełen mniejszych turniejów o punkty i prawdziwe pieniądze. To naprawdę niesamowite, że praktycznie każdy może wskoczyć do tej gry i z poziomu menu dołączyć do takiego turnieju. Oczywiście to wymaga dużo pracy, ale no, korzystajcie. Tuż za rogiem jest m.in. Evron Royal, do którego się można zapisać na stronie, którą podam wam w opisie. Teraz rzucimy okiem na testowy koncert, który miał miejsce na scenie w trybie imprezy. Dzisiaj o 3 rado... Na ekranie przywitał nas Jordan Fisher, amerykański piosenkarz i streamer, który ma swoją własną emotkę Fortnite. Dał nam znać, że na scenę wleci Diplo, który zagra dla nas kilka utworów Majora Lazera. Tak też się stało. O 3:05 rozpoczął się 20-minutowy koncert na żywo. Poleciało kilka fajnych piosenek oraz kilka... Na ekranie DJ-ował Diplo, który jest jednym z członków zespołu Major Lazer, a za nim tańczyły dwie dziewczyny. Ta po lewej miała zielone włosy na green screenie, dlatego momentami wygląda na łysą. O, i były jeszcze trole, które przeszkadzały na kładach, albo wędkami. Ej, zaraz to ja! No, co mogę jeszcze powiedzieć? Lepsze to niż nic. Koncert Travisa postawił poprzeczkę bardzo wysoko i ciężko będzie to przebić, ale uwaga, ten koncert był tylko testem przed smakiem tego, co w tym trybie może się jeszcze wydarzyć. Przy okazji do sklepu wrócił cały zestaw Majora Lazera, a na stronie Majora Lazera wyszła nowa kolekcja ubrań o tematyce Fortnite.
Neonowych skrzydeł dalej nie można odebrać. A to dlatego, ponieważ będą one za wejście na premierę trybu imprezy. Teraz trwają przedpremierowe testy. Wielu z was w komentarzach pyta się mnie: Ernest, kiedy ta premiera? Ernest, kiedy będzie ten plecak? Ernest, nie dostałem plecaka! No i słuchajcie, ja też nie wiem, kiedy będzie ta premiera. Data na ten moment jest nieznana, ale przypuszczam, że nie jest odległa. Musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać. Ona może być już za tydzień, za dwa tygodnie, albo na start nowego sezonu. Niemalże pewne jest to, że ten plecak będzie darmowy, za samo wejście do gry. Jednym z nadchodzących wydarzeń tutaj może być koncert Marshmello. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że może on niedługo wrócić do sklepu. Do tego w plikach gry, po ostatniej aktualizacji, znaleziono taką oto zapętaną animację. To Marshmello jadący na gokarcie. Użył dokładnie takiej samej animacji na jednym ze swoich koncertów. To nam zdradza, że niedługo po raz kolejny zawita do świata Fortnite. Poza tym do godziny 16 dnia 3 maja trwa konkurs na graffiti Fortnite. Zabawa polega na tym, że trzeba przygotować swój własny pomysł na graffiti Fortnite. Zwycięski pomysł albo pomysły zostaną dodane do gry. Wspominam o tym, ponieważ to bardzo fajna ciekawostka. Oto kilka z moich ulubionych propozycji. Miałśniak próbujący wpakować się do pudełka, który jest za małe. To rysunek przygotowany przez Ferisa z Twittera. Ninja Kim za to narysował pomagierów mroku, niosących trumnę pomagiera ducha. To jest nawiązaniem do mema, który niedawno miał swoje 5 minut. A tutaj Miałśniak Rosy, agent bananek Sandware, a to Ying Yang w stylu Fortnite, autorstwa GlassK9. Moja propozycja to Luni. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.